10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Moment ten uwiecznił 10 lat później Wojciech Kossak na swoim słynnym obrazie. Znamy go wszyscy i zwykle tak właśnie wyobrażamy sobie powrót Polski nad Bałtyk, ale to obraz tyleż uroczy, co nieprawdziwy. Spójrzmy. Na płótnie widzimy generała Józefa Hallera w momencie wrzucania do wzburzonej Zatoki Puckiej pierścienia, co miało symbolizować zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim. Białe grzywy fal, powiewające sztandary i trębacz Ułan Krechowiecki. Na pierwszym planie czynią scenę niezwykle dynamiczną, radosną i uroczystą. W rzeczywistości jednak tak nie było. Jak wspominał sam generał Haller, tego dnia bowiem w Pucku padało, co doskonale widać na zdjęciach z tego wydarzenia, a morze skute było lodem. Z tego powodu rzucony przez niego pierścień nie od razu zatonął w wodzie, tylko odbił się od kry. Trzeba było mu pomóc sunąć się do morza. Generał Haller wspominał, za tym pierścieniem pobiegło po lodowej tafli kilku kaszubów, lecz żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiernie połączył się z wodami Bałtyku, a na moje pytanie, czemuście go nie chwycili, odpowiedzieli proroczo: będziemy go mieli w Szczecinie. Tak zaczęła się budowa Polski morskiej.